W zeszłym tygodniu robiliśmy w czynie społecznym event dotyczący czynu społecznego przy zakopywaniu skarbów, a tym razem pobawimy się w szukanie pisanek. Mamy wojecz na znajdowanie beczek z prochem. Dawno nie wylecieliśmy w powietrze na żywo, więc sobie zobaczymy, gdzie musimy się udać. Znaczy na sam koniec mojej sesji. Wpadliśmy na Alliance Gold Hoarderów, którzy szuflowali skrzynie skarby między sobą, żeby nabić sobie poziom i był taki, słuchajcie, no to akcja jak z Chicago w lat 20. Podjeżdżają dwa samochody nagle przed restaurację z piskiem, bo potem się zatrzymują i seria z karabinów maszynowych aż do wyczerpania magazynków w kierunku klientów establishmentu. Yeah, get ready. Anchor as admiral in 3, 2, 1. Now. Yeah, go there. Okay, going there. Break them. I've killed one. Nice. Three more. Oh, I thought. Po prostu była egzekucja. Wszystko nagrałem. To nie są defaultowe kosmetyki, to jest jakiś żagiel. Dobra, zostawiamy się w lekkim skręcie. Wystrzelimy się na drugą stronę, przeprowadzimy inspekcję. Ale porażka, ale jest ich dwóch. Oni chyba chcą zrobić flotę. Aristocrat Hull, Aristocrat Sales. Dwóch gości. Tak, oni chcą chyba zrobić tą flotę. Tak, jest ich. O! Okej. Czyżbyśmy mieli takera? Skąd się ten dzwonek wziął? A już. O Jezus Maria! Kurde bol! To był follow! Podwójny dzwonek. Chyba będę musiał zmienić znowu ten dźwięk. Obserwuję na CV! Dobra, zobaczmy, co się wykopuje w trakcie tej misji. Ja nigdy jej nie robiłem. Zakładam, że beczki z prochem. Znaczy, bardziej boję mieć te beczki na pokładzie w momencie, kiedy ktoś mnie będzie atakował, niż kiedy je będę ładował akurat. Ale oczywiście idą na marsz, nie będę ich trzymał pod pokładem, jeszcze aż takim samobójcą nie jestem. Tylko też będziemy musieli pamiętać, żeby obijać burzę szerokim łukiem. Ja drugi raz się nie dam nabrać! I obserwuje nas Lysy Hannes. Witamy i mamy nadzieję, że ci się spodoba. Tego gościa tu przed chwilą nie było, dałby głowę. A, nie da się spamować harpunem tak szybko, jak kiedyś się spamowało. Albo ja coś źle robię. W ogóle powstaje jakieś obrażenia? Nice. W międzyczasie słyszałem dźwięk, ale kurde, nie mogę go namierzyć, co znaczy. Brzmiało to jak follow, ale stary follow. What the hell? Wybuch kega do tych dzwonków? To na razie i tak. It was at this moment he knew he fucked up.
Cześć, tu Karibiri z postprodukcji. Chciałem tylko powiedzieć, że tak, było widać kątem oka, jak ten gościu się zbliża do nas w szorlupie. Absolutnie go nie zauważyłem i go zignorowałem. Natomiast to, co się stanie za moment, zwróćcie uwagę, jak odruchowo robię tutaj pro gamer move tak zwany. Coś, co nawet nie zwróciłem uwagi, że miało miejsce, co wprawiło w zakłopotanie potem mnie, jak również i gościa, ponieważ nie byliśmy w stanie zrozumieć, jak to się stało, że po wybuchu beczek namasz się na bocianym gnieździe, masz dalej stoi pionowo. Mianowicie natychmiast złapałem ten maszt i postawiłem go do pionu. Nawet nie zwróciłem na to uwagi, zrobiłem to absolutnie odruchowo. Dalsza część tej walki nie była zbyt pro gamer z mojej strony, natomiast delikwent okazał się całkiem przyjazny i postanowił wielkodusznie nie puścić nas na dno. Oh shit! Mamy gracza. I'm joking. No, I'm joking. Autofamo. I'm joking. Nice one, by the way. Dobra, chwila prawdy. Dwie skrzynie zakopane gdzieś tu. Czyli dwie beczki z prochem. Okej, okay. Oficjalnie stwierdzam, że ten quest jest fajny. Fort of Content. Ronar. Oh shit. O, łódka. Okej. Okay. Ja ten... Oh shit! Jesus! Wow. Tak, są na prawo, po naszej prawej stronie. Ustawiałem OBS-a, żeby rozpoczął nagrywanie. Ciekawe, czy dźwięki będę nagrywał, ale... To będziemy po wizualnych. Zatrzymali się na kotwicy koło wraku. Prosto na nas? Mam tylko tak, wiesz... Dobra, odbijam ostro w prawo. Będziesz miał, teraz jak oni by wskręcili w prawo, to będziesz miał wektor na nich? Jest działo? Jest. Jest i w lewo, jest i w prawo. Dobra, zmuszam ich do skrętu w prawo. Takie szkielety. Da. Dobra, muszę szuflować. Stracili żagiel. Abordaż. Tak, bardzo dobrze, leź do nich, ja zawracam. Załatam jedną dziurę i ci pomogę. Cholerne szkielety. Tak, ich było dwóch, uważaj. Jeden nie żyje, drugi nie żyje, bo drugiego działo zabił. Mają dziurę? Tak. Słyszę, że szkielety nam pomagają. Przydałaby się deska. Szybko pójdą na dno, coś czuję. O. Już? Koniec zabawy. Damn it. Ale będzie backspawn na pewno. No oni raczej chyba nie mieli nic na sobie. Kolejna fala się strygerowała. Ty, ktoś czyści ten fort? Jak nie patrzymy? No. Kurde, co się dzieje na tym forcie, ty? A tam się okazuje 10 fal szkieletów. A tam ktoś się okazuje, ktoś przypłynął rowboatem i czyści te fale. No, tamten typo. O, cześć. O, you again. Au. Nie mam żarcia.
Jezus, dobra, to jest chyba tamten słup. Potrzebuję uderzenia artyleryjskiego. Tutaj na wieżę. Ostrzał artyleryjski, tak? No dobra, ja je trochę pokajtuję, a ty je tutaj ostrzelaj. Teraz. Powiedziałbym, że prawie. No dawaj, trzymam je, pilnuję! Bardzo ładnie. Tylko wiesz co, uważaj, bo szkielety cię będą goniły z fali. I sami? Nie widzę żagla jeszcze, za daleko są. Nie wiem, ja już robię abort. Okej. Teraz chyba będą chcieli z lewej. Rozpocznij nagrywanie. Abordaż 3, 2, 1. Dobra, płynę do nich. Kurde. Wymuszę ich do skrętu w lewo. Może. Musisz płynąć bardziej w prawo. Widzę. O, sorry. Dobra, widzę. Płyń do nich dalej, ja zawracam. Nie, mają taki promień, że na pewno we mnie nie wpłyną. Cofam na statek. Dobra, nasi koledzy są tam. Tam mamy nasz fort. Nie wiem, o co chodzi z tą muzyką. No, szkielety mają niezłego cela. Względnie. Trafiałem ich? No, trafił. Raz. Chcesz się wystrzelić w lewo? Nie, ja się wystrzelę solo. Na ten, z miecza. Dobra, płyną za nami. Okej, tu ich, wracaj bliżej fortu czy coś. Wracam bliżej fortu. Będą myśleli, że znowu chcemy tam to przeprowadzić, a my już abordaż robimy. Dobra, no, syrena, ty to jesteś kurde genialny. Salwa dla niepoznaki. Kurde. Trafiłeś? Nie trafiłeś? Nie trafię. Wracam szybko. Wal do nich ze wszystkiego, co masz. Rzucili nam kotwę. Podnoś. I od razu żagiel. Abordaż. O, shit. Jest w wodzie po lewej. Kurde, ale się wbiliśmy. O, shit. Pilnuj. Fuck. Dobra, oni też się wbili. Sobie już. Dobra, spoko. Ze snajperką siedzi. Tak, jest tutaj zaraz. Dobra, zajmę się wodą. Bo sobie trochę dziur wybiliśmy. Kurde, czego go nie trafiłem ani razu? Bo woda zmienia kształt. Oddal. Dobra, jak tam idzie? Już. Ty bie, bo ja prawie w czapę dostałem, będę cię zabić. Dobra, wyskakuję go do nich. Tylko nie mam pistoletu. Jesteśmy w lekkim lewym. Nie trafię. Nie tylko ty. A, shit. Fuck. Tak. Niepotrzebnie wyskoczyłeś. No, możemy mieć problem. Skoczyliśmy w tym samym momencie. No, bardzo źle. Dobra, wracam. No nie, koło ciebie jest dopiero syren. To ty wracaj i ogarnij statek, a ja... Aha, dostaliśmy jeszcze... Co to za muzyka? Dobra, gdzie oni są? Trafili nas w tyłek, mamy dwie dziury. Dobra, już szło to. Pozwól, że się tym zajmę. Dwie dziury z tyłu. Dobra, dość tego, kurde. Dawać ich tutaj.
Źle się ustawiłem w stosunku do tego. Mój błąd. Spoko. Nie pierwszy, nie ostatni. Damy radę z lewej? Nie. Z prawej. Leć od razu w lewo. Wyskocz z miecza. O, daleko poleciałem. Bardzo dobrze. Dostali? Chyba, że... Złożony. Okej. Okay. Ale żeś go trafił. Co jest? Dlaczego oni coraz szybciej płyną? Bo ich zblenderowałem. A, fuck me! Fuck Jurer! Kurde! Co to kurde było? Uważaj, jeden jest w wodzie, wracony statek. Mam uszkodzony ster. Ja pierdzielę. Oczywiście moja syrena jest z gatunku, no. Tempacus, niestety. Mogłeś spokojnie do nich płynąć, wiesz? No właśnie, na tyle się oddalili, że nie mogłem. Wracasz? Nie mam nigdzie syreny, nie chcę mi się... Pójdź do nich! Ty myślisz, że co ja robię? Wiesz co, ja bym się do nich wystrzelił, ale... Dobra, chyba ja wpadłem na ich syrenę. Płynie na mnie. Co za fuck? Jesteś u nich? Tak. Dobra, teraz kotwicz. Co? Strzał i z miecza dostanie. Kotwa poszła. Mogłem w sumie tylko bronić kotwy. Bo się rzuciłem na nich jeszcze. Coś mi spadło. Położyłem i masz? Nie widzę drugiego goska. Aaaa, headshot! Powiedz mi, że wróciłeś. Tak. Bardzo ładnie. Od razu wystrzel się do nich. Dobra, ostrzelałem jednego. Dobra, tu nie leży. Dobra. Zabrałem się. Te shoty, które zostały. Nie mają dziur niestety. Musisz ich trochę podziurawić. Wow, nie wiem, gdzie ta kula armatnia poleciała, ale na pewno nie w kierunku statku. Dobra, zarzuciłem jeszcze im kotwę. Chciałem zauważyć, że statek się kręci w dziwny sposób. Oni się nie spawnują? Może chcą we dwóch.
Tak. Dobra, w wodzie jeden. Ale już są we dwóch. Są blisko, daleko, szuflują wodę. Zabiłem ich znowu. Musiałem się skupić, sorka. Nice. No i dużo wody już mają. Zalało ich. Wracam. Dingdali? No jeszcze fortece do nas strzela, no. Daj się trochę się, no, wykręć czy coś. Musiał abordaż nas własny statek przeprowadzić. Mogę cię podnieść harpunem. Dawaj, jedź. Mhm. Może jeszcze traf. Aha! Yes. Trzech razy sztuka. No, po prostu mieli farta z tą pierwszą salwą, nic więcej. Przyniosłem ci cztery części o tym. Dziękuję. Akurat tyle chyba na nich zmarnowaliśmy. Beczki znowu będzie trzeba wysadzić, bo się zrespawnowały. Nie, bo mi się boss crashuje, w sensie tak jak modele masz z tymi rozłożonymi rękami, no to on tak właśnie typo zjeździ? Tak. Fail. Za szybko jedziemy. Zrobię ci bardzo krótkie nagranie o tym, jak on sobie tam stoi. Rozłożę na ręce. Boss w T-pose. Kurde, Order of Souls za tamtej mańki, dobra. O, odbagował się i wrócił do pozy. Nie, ja nic z nim nie mogę normalnie. Życie. I znowu. Yeah, the game is fine. Chodzą w niego trafienia, ale... Nie, kurde, rzucił trochę i nie mogę wrócić. Już? Zabity. Otwieraj. Otwieraj, wyrzucaj graty na lewo. Dobra. Płażę dam na ten. Gdzie je wyniosłeś? Tutaj, gdzie byłem. Dobra, dużo, no, ich, dużo tych beczek jeszcze, Atena? Na bok. Fortowa. Wyrzucam ją na lewo. Kurde. O! Ty też padłeś? Tak. Oczywiście Atena jest najcenniejsza. Dupa, to jest to będziemy upychać pierwsze. Pierwsze wyskakuje... To jest ten delivery note. Gdzie to dowieść? Three pieces east. Cholera, to jest w drugą stronę. A to jest? Bernard. Good luck, the address has fallen off! Bernard Beard. Zgliczowana skrzynia. Fuck you, rare. Wow. Czyli dobra, to jest najcenniejsze. No, mówiłem, że to jest najcenniejsze. Jeszcze by się jakieś PvP na ostatku przydało, co nie? Takie totalne na odchodnym. Ale nikt nas nie goni. Lwią część mieliśmy w sumie, nie mogę narzekać. Beczki na plaży? Tak, zespawniły się. Jest nawet skrzynka jakaś dla berczantów. Pirate parking. I uwaga, wysyp złota. Tak. 75 kafli, nie? 30, no, ładnie. No ja myślę, dla ciebie rejs udany. I ty nie chciałeś się zalogować, widzisz? Kto powiedział, że nie chciałem? Ja po prostu czekałem, aż minie. Tak, aż ja wszystko zrobię. Dokładnie. Co ty sobie wyobrażasz?